Już niedługo święta. Na szczęście tylko te w Destiny są płatne. Jedziemy. Nowe sterowniki od Nvidia oraz lista zmian związanych z nową wersją PUBG'a. Optymalizacja animacji z możliwością pokonywania przeszkód, poprawa terenu, lagów czy zużycia pamięci. 5 nowych broni palnych oraz 3 pojazdy lądowe i wodne. A no tak, jeśli zalogujecie się w ciągu najbliższych kilku dni, otrzymacie koszulkę z kurczakami do użycia na polu walki. We are about to write history. Origin z okazji świąt urządza imprezę z przecenami na gry. Potrwać ma ona aż do 5 stycznia, więc czasu na dokładny wybór jest całkiem sporo. Obniżki sięgają aż do 75% i obejmują takie tytuły jak Battlefield 1, Titanfall 2 za niecałe 50 zł, czy dwójka kontrowersyjnych tytułów Need for Speed Payback oraz Star Wars Battlefront 2. ARK Survival Evolved może pochwalić się całkiem pokaźną liczbą graczy, gdyż ów tytuł zagrało już 12 milionów osób. Zaledwie rok temu przed dinozaurami uciekała mniej niż połowa obecnych graczy. Dodatkowo kupując grę na Windows 10 w sklepie Microsoftu otrzymamy też wersję na Xbox One dzięki programowi Xbox Play Anywhere. Ostatnia zmiana w wymaganiach samodzielnego modułu do Star Citizen może nieco zasmucić fanów. O tyle, o ile wymagania procesora nie zmieniły się, to sugerowana liczba RAM-u wzrosła dwukrotnie, a wraz z nią siła karty graficznej. Zatem jeśli wcześniej ledwo łapaliście się w widełki, to teraz może być spory problem. Let's get on with it. What are we doing today? Ostatnimi czasy Warhorse wypuszczało wiele długich materiałów ze swojej produkcji Kingdom Come Deliverance. Dzisiejszy jednak przedstawia mechanikę skradania, z której korzysta bohater, by zakraść się do obozu bandytów. Jak wskazuje zapis rozgrywki, do powodzenia można wykorzystać deszcz, noc, chowanie się w krzakach czy zmianę ubioru na ciemny. This is the Middle Ages. They don't have chili. Jeśli ktoś z Was chce modować grę, to najpewniej w końcu trafi na stronę Nexus Mods. Strona postanowiła zatem nagradzać twórców największych modyfikacji pieniędzmi za ich pracę. Serwis ma przeznaczać od 5 do 10 tysięcy dolarów na wynagrodzenia dla moderów. Dodatkowo całość opakowano w system punktów. Brzmi ciekawie. No to co, słyszymy się jutro. Trzymajcie się, cześć.